Siema widzowie, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Kroniki Mertany Archolos. Ja nazywam się Czechu. Witam was serdecznie i ty możesz serdecznie przywitać mnie łapką w górę. A my kontynuujemy sobie historię z poprzedniego odcinka, czyli zawalczyliśmy z bestią, która znajdowała się w Silbach i zabijała tutaj niewinnych ludzi. Bestię pokonaliśmy, a teraz możemy pić. I to właśnie zamierzam na samym początku zrobić. Czyli walnąć sobie łyka wódeczki, albo co tam dobrego Bastian przygotował. No i będziemy wyprawiać jakieś przyjęcie, jak to się dalej potoczy. Nie mam zielonego pojęcia. Na samym początku, jak w większości standardowych odcinków, rozmowa. Ramzej powiedział, że mogę pić na jego koszt. Siadaj. Reszta krząta się z przygotowaniami do biesiady, ale ja chętnie posłucham opowieści o tej bestii z pierwszej ręki. Szanowny Ramzej kazał mi przekazać, że uczta jest już gotowa. Będzie oczekiwał cię w swoim domu. Dobra, dzięki Albin. Ramzej czeka na mnie w swojej posiadłości. Ma się tam odbyć biesiada w celu uczczenia zabicia bestii? Uczczenia, dziwne słowo. Uczczenie. Dobra widzowie. Trzeba się tutaj w gierę... A, tutaj jest ta biesiada. No tośmy za dużo na samym początku nie pogadali, to chciałem powiedzieć, ale chyba jeszcze będzie do tego okazja. Miłość kwitnie, prawda? A tak, kwitnie. Widziałeś Lutza? Mam dla niego parę rzeczy do roboty. Nie widziałem go. Znowu się gdzieś szlaja, nigdy nie ma z niego pożytku. Powinnam go odprawić z Kwitkiem, gdy tylko przekroczył próg tej karczmy. A ciebie powinnam zabić tu, gdzie stoisz. To? Co znowu zrobiłem? Ty i te twoje swaty. Ostatnio jak rozmawialiśmy, byłaś przeszczęśliwa. Dalej jestem, tylko Lutz mi działa na nerwy. Ale? Czego znowu nie rozumiesz? Idź już, póki jeszcze panuje nad sobą. Oj, królować... Cierni? Nowa misja. Wygląda na to, że zejście tej dwójki było błędem. Ciekawe, żadny z nich nie podejmie inicjatywy, aby to zakończyć. Rozmawiam z Bastianem, może on powie mi coś więcej w tej sprawie. Dopiero co żeśmy ich swatali razem, a teraz mam ich odswatywać. Kurwa mać, że to jest 77 odcinek. Znaczy ja się zajebiście cieszę, ale wydaje mi się, że to jest zbyt długa seria. Nie wyobrażam chyba sobie usiąść i oglądać 77 odcinków u kogoś z serii. Dwa razy dziennie. To jest chyba kurwa niemożliwe. Jeżeli ktoś dotrwał do tego odcinka i widział wszystkie odcinki poprzednie, to jestem chyba jakiś kurwa królem utrzymywania widza przy monitorze. Bo nie widzę, nawet u najlepszych, co bym sobie teraz wymarzył, to nie widzę. Nie widzę tego, żeby ktoś kurwa tyle odcinków siedział. Dobra, bestia. Ramzej czeka na mnie w swojej posiadłości. W posiadłości, bo jego posiadło jest tutaj po lewo. Zaraz chyba skosztujemy tych wszystkich smakowitości. Tylko najpierw musimy chyba iść do niego. Albin nas tu wysłał. Panie Ramzej, to jest jego posiadłość? Bo o ile dobrze rozumiem, to jest jego posiadłość. Jest to chyba jego posiadłość, bo tu sporo ludzi widzę. Witam serdecznie wszystkich szefów. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by podziękować tym dwóm śmiałkom stawienia czoła najgroźniejszemu monstrum, jakie kiedykolwiek widziała ta wioska. Dzięki swojej odwadze i umiejętnościom zgładzili potwora, którego truchło możecie oglądać przed moją posiadłością. Silbach jest znowu bezpieczne. Zgodnie z obietnicą przekazuję wam specjalną nagrodę z osobistego skarbca. Bronie, które otrzymaliście, należały do mojego rodu od wieków. Należą się wam, jako obrońcom ziemi moich przodków. Od tego momentu jesteście bohaterami wioski Silbach. Nie zapominajmy też o wszystkich, którzy polegli, próbując zgładzić bestię. Wznieśmy kielichy za wszystkich dzielnych śmiałków Archolos. Zdrowie pogromców bestii! 3000 expa, rodowy łuk Ramzeja.
Co to będzie? Pokaż mi ten łuk. Ostatnio, żebym się zaopatrzył w dwa nowe łuki. Czy jest to lepszy łuk? Dobra, tak jak ścierwo mi dajesz, ale jest warte 5000. Ja cię kręcę, ale gówno, nic ta nie strzela. Ta mogła należeć do orków. Ciszej. Detlof powiedział mi o swoich przypuszczeniach i doskonale wiem, że to nic potwierdzonego. Mieszkańcy Silbach już dostatecznie długo żyli w strachu. Zasłużyli na chwilę spokoju. Bardzo cię proszę, byś nie rozsiewał takich niedorzecznych pogłosek. Masz, wypij trochę wina i się odpręcz. Najgorsze już za nami. No nie wiem. A, ja misję w ogóle zakończyłem, tak? Detlow, mogę z wami... Detlow? To se nie pogadamy. Ernesto nawet! W końcu będą liczyli sobie mniej złota za dostawy z wioski. Okej. Okay. Lockhart. Niech Adano zda ukojenie poległym. Leon. Dobrze wiedzieć, że nasza wyspa jest teraz bezpieczniejsza. Gdyby nie Myrtańczycy, to Ulryk i jego ludzie już dawno zadbaliby tu o porządek. Albin? Jeszcze coś ciekawego do dodania? Co jest? Albin! Z samego początku, gdy przybyłeś do wioski, wiedziałem, że osiągniesz wielkie rzeczy. Albin to tak naprawdę... samica? Co ja? Jestem zajęty. To ty gadasz, ale to byłby plot dopiero widzowie. No nic, widzę, że tu się jakaś uczta szykuje. Czy mogę z kimś tu jeszcze porozmawiać? Farmer. Tu sobie ktoś jara zielsko. Tutaj mamy pusty. O już, chyba nie taki pusty dom. A nie, no pusty nadal. W sumie mógłby ktoś tu... A nie, bo to nadal jest dom naszego wuja. Tylko po prostu na razie tam nie urzęduje. Mike. To inaczej napisany Mike. Jednak można. Dobra, no to co? Myślałem, że troszeczkę więcej tu. To mogę to w poprzednim odcinku jeszcze dokończyć. Myślałem, że troszeczkę więcej tu będzie rzeczy do pogadania. Ale skoro nie ma, to wydaje mi się, że Królowa Cierni brzmi jak misja, którą należy wykonać. Porozmawiam z Bastianem, może on powie mi coś więcej w tej sprawie. No to co, dzida widzowie do Bastiana. Kurwa, to jest tak długa gierka, tak mi się podoba, ale już trochę trzeba sobie odpoczywać, trzeba sobie robić przerwy. Co u ciebie? Wyglądasz jakoś inaczej. Coś się stało? Jorn nie żyje, a mnie o mało co nie spotkał ten sam los. Na Hadanosa. Sam nie wiem, co powiedzieć. Byłem pewny, że w końcu go odszukasz. Mam nadzieję, że uda ci się dorwać osobę, która... Ale tak mamy na niego wyjebane, tak patrzymy sobie z boku. Gdybyś czegoś potrzebował, to daj mi znać. No ty, Wiktor, to na pewno mi... Co tutaj robisz? Pomożesz. Ktoś musiał po tym, co się stało Gabrielowi. No i jakoś tak wyszło, że Albin wybrał mnie. Nie powiem, żebym narzekał. Większość dnia jestem na świeżym powietrzu i po prostu obserwuję, czym żyje całe Silbach. Skoro już o tym mowa, powiedz mi, co sądzisz o tej całej sprawie z orkami. Ramsay ciągle twierdzi, że to tylko pogłoski, ale mieszkańcy wioski są coraz bardziej zaniepokojeni. Na Archolos pojawią się kolejne patrole. Nie chcę cię martwić, ale na Archolos pojawiają się kolejne patrole. Pojawiają. No. Cholera, wiedziałem, że coś musi być w tych plotkach. Ale czemu nam nikt o tym nie powiedział? Niech zgadnę. Pewnie nie chcą, by wszyscy w panice uciekli do miasta. Dzięki, że mi o tym powiedziałeś. Będę musiał pomówić z Torstenem na temat dozbrojenia naszych wartowników i farmerów. Okej, no może to uratuje im życie jakoś, w jakiś sposób. Chodźmy do Bastiana. Bastian, słuchaj mnie. Tak samo jak mi wcześniej pomogłeś. Marta jak zwykle w humorze. Tak samo teraz. Daj człowieku musisz. Spokój. Dzień w dzień się awanturują. Cała wioska ma już tego dosyć. Jak tak dalej pójdzie, to ludzie zaczną się wyprowadzać. Jest aż tak źle? Jedno chce wydłubać oczy drugiemu, a o rozstaniu żadne nie chce słyszeć. Najgorsze jest to, że cała ta sytuacja źle wpłynęła na Wiktora. Co Wiktor ma z tym wspólnego? Właśnie nie wiem. Zrobił się opryskliwy. Pije więcej jak zwykle. A jak go spytasz, o co chodzi, to zastanawiasz się, czy cię zaraz nie pobije. To niepodobne do niego. Fakt, to do niego niepodobne. Pogadam z nim. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Niby czemu? Człowieku, nawet starszy się zmartwił jego zachowaniem. Przyszedł tu z nim pogadać. A ten mu mówił, że to nie jego sprawa i ma spadać, skąd przyszedł. Rozumiesz? Tak powiedzieć do Albina? To tym bardziej muszę z nim pogadać.
Dzięki za informację. Pokaż. Czy masz coś w towarach ciekawego? Mam we wioski Silbach. Raczej tego już nie potrzebuję, bo znam tą wioskę już na pamięć. Słuchaj, Wiktor. Co się dzieje? Słyszałem, że coś cię trapi. Nie twój interes, Marvin. Wydaje mi się, że masz inne rzeczy do roboty niż wtrącać nos w nie swoje sprawy. Wkurwiony. Rozmawiałem z Bastianem. Ta cała sytuacja z Martą i Lucem... Szlak następny. Luc to, Luc jest najlepszy, Luc zrobił to. Odwal się, Marvin, bo dostaniesz po twarzy. Spokojnie, chciałem tylko sprawdzić, czy wszystko gra. Spokojnie, chciałem sprawdzić tylko, czy wszystko gra. Przepraszam, Marvin. Nie chciałem cię urazić. To powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Luc działa mi na nerwy. Od kiedy przybył, cała wioska gada tylko o nim i o tym, jaki nie jest wspaniały. Mieszkam tu z nimi całe życie. Pracuję. Pomagam, gdy tylko ktoś czegoś potrzebuje. No ale co z tego? Nie mogę liczyć na odrobinę zainteresowania. Jesteś zazdrosny? Żebyś wiedział. Cholernie zazdrosny. Jeszcze ta sprawa. Nie, jak będę ich musiał drugi raz, zaraz, Wiktora i Martę. Nie zaczynam rozumieć. Jesteś zazdrosny o nią. Nie o Luca. Cicha woda brzegi rwie. Nic im nie powiem, bądź spokojny. Dzięki. Nie chcę sprawiać więcej problemów w wiosce. No i takiego Wiktora zapamiętałem. Nie bój się, wszystko się ułoży. Oby było tak, jak mówisz. Dobra, to idziemy podkablować. Wiktor jest zazdrosny nie tylko o ten, jaką mieszkańcy Silbach obdarzyli Luce, ale najwidoczniej o Martę. Mimo wszystko powinienem powiedzieć o tym Lucowi. Być może to skłoni go do zerwania z Martą. Słuchaj, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Ej, zrywaj z Martą, bo tu Wiktor kurwa czeka. Jest coś, o czym powinienem wiedzieć. Będzie skakane na innym diku. Wiktor jest o ciebie zazdrosny. I najwidoczniej podkochuje się w Marcie. Wiem to już od dawna. Pracują ze sobą od lat. Wiktor chodzi uśmiechnięty od ucha do ucha po każdej rozmowie z Martą. Próbowałem z nim nawet o tym rozmawiać, ale za każdym razem mnie zbywał. I nic z tym nie zrobisz? Wiktor to łagodny człowiek. Ręki na mnie nie podniesie. Marty też mi nie odbije, bo się mnie boi. Nie stanowi dla mnie konkurencji. Poza tym lubię go, nie chcę z nim zwady. A nie pomyślałeś o tym, że Wiktor jest twoją drogą ucieczki? Nie bardzo. To Marta by musiała zdecydować. A gdybyśmy jej dali powód? To jest myśl. Tylko jak to zrobić? Nie no. Wiktor chce się ciebie pozbyć z wioski. Nie wytrzymam kurwa z tymi misjami. Nie chcesz się stąd urwać. I z tymi ludźmi w tej grze komputerowej. Sprowokuj Wiktora do walki, najlepiej na oczach Marty. Nie jestem pewien, czy to zadziała. Wiktor musiałby być wtajemniczony. Wtedy się zorientuje, że to ustawka. Lepiej mu nic nie mówić. Ostatecznie i tak dostanie to, czego chce. Plus parę siniaków. Zastanów się jeszcze nad tym. W każdym razie powiedz Wiktorowi, że czekam przed karczmą. Ja tu mam misję, nie będę się zastanawiać, misję mam do wykonania, chłopie. Zazdrość Wiktorza może okazać się przydatna w rozstaniu problematycznej pary. Pytanie tylko, czy powinienem go wtajemniczyć w plan Luca, czy też zachować go dla siebie. W ogóle ich nie słuchałem, co oni pierdolą. Słuchaj, sam masz przed karczmą. Wtajemnicz, nie wtajemniczaj, wtajemnicz, nie wtajemniczaj. Nie wtajemnicz. Luc prosił mnie, bym przekazał ci, że czeka przed karczmą. Na kogo? Na mnie? Mówiłeś mu coś? Nawet z nim nie rozmawiałem. Miałem ci przekazać wiadomość, to przekazałem. No dobra. Pójdę sprawdzić, czego on znowu chce. Czyli Wiktor będzie miał niestety obitą mordę, chyba tak? Ale za to nową laskę. Wiktor, słyszałem, że masz ze mną problem. To słucham. Mów, co ci leży na sercu. Szukasz problemów, Luc? Chcesz, to ci je załatwię. Śmiało, dawno nie biłem pachołka stajennego. Może jeszcze pamiętam, jak się to robi. Mam ciebie dość. Pożałujesz tego, gnido. O, ale mieczem? No, Wiktor, piękna walka. Wytrzymałeś więcej niż 5 sekund. Gratuluję. Jak jeszcze raz cię zobaczę, jak wlepiasz gały w Martę, to cię zabiję.
Rozumiemy się? Po twoich jękach słyszę, że się rozumiemy. Nie taki miał być plan? Chwila. Jaki plan miał być? Chwila. Nie, coś nie źle? Dobrze? Ma teraz Marcie nakadlować? Marvin, mam do ciebie serdeczną prośbę. Mam się bać? Nie, ale jeśli się zaraz nie przymkniesz, to sama spuszczę ci łomot. Co mogę dla ciebie zrobić, o szlachetna pani? Powiedz temu bydlakowi, że ma się więcej tu nie pokazywać i że nigdy więcej nie chce z nim rozmawiać. Jak panienka sobie życzy? Zbożową starkę, a daj. Że masz pyszną zbożową starkę. O, starkę. Masz szczęście. Akurat została mi ostatnia butelka. W sam raz dla bohatera Silbach. Tylko uważaj, żebyś trafił po niej bezpiecznie do domu. Dzięki. Dobra, Lud, słuchaj, masz się nie pokazywać już. Kurwa, jak ta misja zgubia. Plan wypalił. Masz się wynosić z wioski. O nie, moje serce. Jak ja to zniosę? Dzięki, Marvin. Jeszcze jeden dzień z tą harpią i bym zwariował. A jeszcze niedawno mówiłeś co innego. Człowiek sam nie wie, czego chce, póki nie spróbuje. Ruszam do miasta. Gdybyś czegoś potrzebował, będę tam, gdzie... To są bardzo mądre słowa. Człowiek sam nie wie, czego chce, dopóki nie spróbuje. Czemu nie mogliście sobie powiedzieć, że macie siebie dość? Oboje byliście wyraźnie nieszczęśliwi. O, witam, Martę. Znajdziesz sobie kobietę, to zrozumiesz. Wtedy pogadamy. No, na mnie już czas. Oby Wiktor szybko się pozbierał. Do zobaczenia. No nie wiem, chyba walisz od razu wprost. Mówisz tak. Zapraszasz kolację, wiesz. Też na jednym kolanie mówisz. Nie kocham cię już, Mato. I po sprawy. Ale to by było Właśnie wymyśliłem chyba jeden z najgorszych rodzajów, kurwa. Jak jesteś z kimś z 3 lata, zapraszasz na kolana. Wszyscy, kurwa, patrzą w restauracji, a ty tak. Już cię nie kocham. Jasno, spierdalam. Najokrutniejsze zerwanie na świecie. Jo, cię kręca. To ja właśnie zrobiłem, żeby nikomu ten pomysł nie wpadł do głowy. Ej, ty. Lud się wyniósł. Nareszcie! Strasznie będziesz być złym człowiekiem, że tak robić. Nie wiem, co trzeba mieć. Widzowie, nie podpuszczam was, nie zrobicie tak. Najporządniejszy człowiek w tej wiosce. Brzmi jak dobry kandydat na męża. Ty daj sobie spokój z tymi swatami, bo wychodzą z tego same problemy. Wiktor i ja jesteśmy przyjaciółmi. Kiepska byłaby z nas para. No tak, rozumiem. Przyjaciele na zawsze. O. Ktoś twojego pokroju nigdy tego nie zrozumie. A co... Ja właśnie widzowie bardzo dobrze rozumiem. Możemy jeszcze z Wiktorem pogadać? Słuchaj. Ej, ty. Wszystko w porządku? Nieźle pogruchotał mi kości, ale nic poważniejszego się nie stało. Co mu odbiło tak nagle? Kto go tam wie? W każdym razie Marta kazała mu się wynosić. Wygląda na to, że szybko Luca w Silbach nie zobaczymy. Nie pasuje tutaj. Mimo wszystko życzę mu, żeby znalazł dla siebie miejsce na tym świecie. Stary, dobry Wiktor wrócił. Będę musiał przeprosić wszystkich za swoje zachowanie. Myślę, że nie będą trzymać urazy. Tym bardziej, że Lutz i Marta nie będą się kłócić całymi dniami. Powodzenia z Martą. Teraz mam szansę. Jak to mówią, człowiek nie wie, czego chce, póki tego nie straci. Człowiek nie wie, czego chce, póki tego nie straci? No też racja. Z tym pierwszym powiedzeniem Lutza chyba trochę bardziej się zgadzam. Że nie wiemy, czego chcemy, dopóki czegoś nie spróbujemy. Natomiast to, co teraz powiedział, też ma jakiś tam sens logiczny. Na tym jarmarku już nic nie znajdziemy ciekawego. Więc myślę, że pora się udać kolejne kurwa misje zrobić. Skrzydełko czy nóżka, to jest to... Nie wiem, co mam dalej zrobić z tym skrzydełko i nóżka. Może poczytam trochę? Aby wykonamy nadchodzący sztorm nie, ale może w służbie jej z królewskiej mości. A nie zaznacz spokoju, to sobie zrobimy na osobny odcinek, najlepiej kurwa nie o 2:25. Bo później nie będzie spane, więc widzimy się zaraz, jak gdzieś się coś ciekawego wydarzy.
Dobra, widzowie, nie mamy za dużo misji. Skrzydełko czy nóżka? Nie wiem, gdzie znajdę... Nie wiem, gdzie znajdę... Rierola. Więc... Na razie nie dokończymy tej misji. Wystarczy ją oddać. Cała misja jest wykonana. Nadchodzący szturm to musimy porozmawiać z Riordanem, ale to jest ta misja, którą będziemy się kierować. To będzie prawdopodobnie jedna z ostatnich misji. Tak mi się przynajmniej wydaje. W służbie jej królewskiej mości to jest ta misja, którą możemy teraz wykonać i nie zaznacz spokoju. To jest misja z duchem, więc ją zostawimy tak jak mówiłem, jak nie będzie druga 30. W służbie jego królewskiej mości. Lorenzo wyznaczył mnie do bycia informatorem królewskiego wysłannika. Mam składać mu raporty o handlu Archolos oraz okazywać szacunek jemu i jego świcie. Znajdę ich w rachunku, w ratuszu miejskim. Królewski wysłannik. Z tego co kojarzę, a chyba dobrze kojarzę, ratusz miejski znajduje się tutaj, prawda? Są tu gwardziści, więc gaduję, że... Całkiem istnieje spora szansa, że jest tu też ten wysłannik. Gubernatorze, w czym mogę ci pomóc, chłopcze? Ten wysłannik nie ma? Jak mając pod ręką takich ludzi jak ty. Wysłannik? Urzędnik? Wysłannik? Denis? Hej, ty. Denis? Nie no, gdzie jest ten wysłannik, kurwa? Widzowie, wysłannik, halo. Tu? Cholera, co się... Urzędnik, gwardzista. Gwardzista, no gdzie macie wysłannika? Cholera, co się dzieje? Gwardzista, urzędnik, to ty? No nie, ty jesteś jakimś zwykłym urzędasem. To mnie za bardzo nie interesujesz. Tutaj? O. Co ty tutaj robisz? A czym może się zajmować gwardzista królewski? Służę ojczyźnie. Jak? Ej! Czyli to jednak nie on. Ty? Proszę. Wasza ekscelencjo, w czym gildia kupiecka może ci dzisiaj służyć? Chyba tak. Nowy najemnik? Mam nadzieję, że Lorenzo nie obniżył standardów wśród swoich ludzi. Wręcz przeciwnie. Do gildii coraz ciężej się dostać. Masz na myśli trudniej. Nieważne. Znając Lorenzo, nie ryzykowałby wysyłania do mnie byle pachołka, choć oczekiwałem kogoś starszego. Przejdźmy zatem do interesów. Co możemy dla waszej ekscelencji zrobić? Jak pewnie zauważyłeś, przybyłem tu z całkiem liczną eskortą. Zawsze miło widzieć na wyspie gwardzistów królewskich. Osobiście poznałem jednego, nazywa się Lutz. W takim razie, jeśli znowu go zobaczysz, każ mu natychmiast zgłosić się do mnie. Problem polega na tym, że nie mam jak zakwaterować wszystkich swoich ludzi. A nie chcę ich trzymać na okręcie. Zasłużyliby trochę pochodzić po lądzie. Na pewno rozumiesz, że umieszczenie ich w byle chacie nie wchodzi w grę. Oczywiście, to ludzie króla. Zasługują na odpowiednie warunki. I właśnie dlatego chciałbym zakwaterować ich w koszarach gildii kupieckiej. Lorenzo znany jest ze swojej gościnności. Z pewnością mi nie odmówi. Obawiam się, że nasze koszary są za małe, by mogły pomieścić zarówno naszych ludzi, jak i gwardzistów. Coś wymyślicie. Czekam na odpowiedź Lorenzo w tej sprawie. Liczę, że mnie nie rozczaruje. Dla dobra publicznego? Grayson? Grayson zażądałby, by gildia kupiecka okazała gościnność i na czas pobytu królewskich gwardzistów ustąpiła cały budynek koszar. Lorenzo nie będzie zachwycony. No chyba zdecydowanie. Daj mieszka, bo już wkurwiłeś. Jak się... Jeśli nie masz mi niczego... Nie mam ci nic do przekazania. Kij ci w oko. Dzięki za złoty pierścień. Spierdolamy szybko, zanim nas złapią widzowie. A, tu nie ma wyjścia. No co? No to mamy dwie misje. Rozumiem, że jedna misja jest po prostu tym wątkiem z ustąpieniem z koszarów. A druga jakby ta misja jest całym tym wątkiem z tym urzędasem, co tu przed wysłannikiem. Hej. Bierzemy, a nie możemy wziąć przecież tego. Kurde, to mnie zawsze się na tym łapie, że chcę wziąć tego. Chcę wziąć przewóz tutaj. Szybko. Oj. Hej, nie poratujesz. Proszę o to wino. Dzięki. Co tu się dzieje?
Co się z kim bił? Chciałem zainterweniować, ale... Chyba już sobie poradziłeś, panie najemnik. To jeden z naszych się bił. W ogóle znowu mi się niestety zapis zepsuł. A i nie dokończyłem wątku, jak zwykle mówię pół zdania, kurwa. Że tego... No już chuj, nic nie pamiętam, co mówiłem. Ja już w głowie jak nagrywa się filmy, to musisz być trzy kroki do przodu przed tym, co powiesz. To potencjalnie na przykład idziesz i myślisz, o zaraz muszę na tyle szybko skończyć zdanie, że kiedy będę przechodzić koło Rity, to zdanie się zakończy i wtedy będę w stanie porozmawiać z Ritą i nie będę musiał dopowiadać tego wątku, zatrzymując grę. To jest problematyczne, bo dzięki takiemu myśleniu przyszłościowego, jednocześnie grając w grę i starając się jakoś słuchać tego, co inne postacie mają do powiedzenia albo co się dzieje, no kompletnie nie zwracamy uwagę w dużej ilości przypadków na to, co mówimy. To z kolei odzwierciedlenie ma w tym, że kurwa, później jak coś zgubię, to już nie wiem, co chciałem opowiedzieć wam. I po co żeś tu? A po co, żebym przylazł? Co ty, chłopie? Co wy, ty? Co ty? No pro... Nie no. No, spokojnie. Wiemy, się mieliśmy udać do Lorenzo, to na chuja tu biegnę, widzowie? Nie wiem, kurwa, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ja tu przybiegłem. Właśnie tak mówię. Tak sobie biegnę, chciałem dokończyć ten wątek. Widzicie, musisz dokończyć wątek, jednocześnie wiedzieć, w jakie miejsce idziesz, pomyśleć, powiedzieć logiczne zdanie i jednocześnie też ogarnąć, co się mniej więcej dzieje koło ciebie. To nie jest, kurwa, takie łatwe zadanie, widzowie, nagrywanie filmów, które są troszeczkę więcej niż paplaniną, a ostatnio mam wrażenie, że się zaczynam rozgrzewać. Nie będę ukrywać, kiedy nie nagrywałem długo, albo jeżeli cofnę się nawet te 3 miesiące wcześniej, to mam wrażenie, że te odcinki składniowo jakoś tak na temat treści było dużo gorsze niż są teraz. Wydaje mi się, że w tym czasie zaliczyłem tak zwany progress. I teraz jakoś się to w miarę lepiej ogląda, chociaż jeżeli cofnę się nawet powiedzmy miesiąc wcześniej, no to nie były najwyższych lotów odcinki, ale teraz mam wrażenie, że to jakoś płynie. Płynie, nawet jeżeli gadam głupoty i o niczym, to jakoś sobie to tam leci. Mam nadzieję, staram się kończyć wątki. Skorzystać na jego obecności. Nie spodoba ci się to, co powiem. I chyba jest jakoś lepiej ogólnie. Ma problem z zakwaterowaniem gwardzistów królewskich. Mam cię prosić. Zauważyłem wiele błędów i postarałem się je naprawić. Widziałem ich. Zostaw lajka. Jak doceniasz się w naszych kwaterach razem z nimi. To prawda, dzięki temu pierdolę trochę mniej głupot, bo się za dużo składam, skupiam się na tym, żeby mówić chce nas zniszczyć. Najpierw jakieś składne rzeczy, ale kiedy nauczysz się mówić składne rzeczy, to zaczniesz pierdolić głupoty później. I to składne głupoty, to już w ogóle będzie giga content, top level content. Na koszary się nie zgodzę. Nie odbiorę naszym ludziom dachu nad głową. Musimy znaleźć alternatywne rozwiązanie. Burdel. Grayson nie zgodzi się na półśrodki. Zdaję sobie z tego sprawę. Problem w tym, że nie mamy odpowiedniej nieruchomości, która by go zadowoliła. Chyba że co? W porcie jest pokaźny dom. Pewnie go kojarzysz. To ten zaraz obok stoczni. Problem w tym, że ile razy bym nie próbował go odkupić od Kaleba, ten stary dureń nigdy nie chce nawet zacząć negocjacji. Kim jest ten cały Kaleb? Dzisiaj sprzedawcą ryb. Pracował dla nas przez lata. Kursował pomiędzy Archolos a kontynentem. Na emeryturze zajmuje się handlem rybami. Pozostali handlarze w porcie pracują dla niego. Rozumiem, że mam go przekonać do sprzedaży. Bardzo wiele zależy od pomyślności tej transakcji. W zasadzie nie obchodzi mnie, jak sprawisz, by sprzedał nam ten dom. Warunek jest jeden. Kalebowi nie może spaść włos z głowy. Po latach służby dla Araxos należy mu się szacunek. Radźcie sobie sami odejść z gildii? Zobaczę, co się robi. Skoro tak dobrze pracowało ci się z Karamonem, przekaż mu, że jego również wyznaczam do tego zadania. We dwóch będziecie działać sprawniej.
Pójdę do niego natychmiast. Czekam na jakiś lepszy pancerz, bo wydaje mi się, że jesteśmy w stanie jeszcze... Jeśli rozwiążesz ten problem w satysfakcjonujący mnie sposób, to nie ominie cię nagroda większa niż zazwyczaj. Ktoś czuje, że to może być jakiś lepszy pancerz, bo chyba jeszcze jeden pancerz poza tym, który dostaliśmy od Gidi mamy. Znaczy będziemy mogli dostać, tak? Jeszcze istnieje w gierce, o, w ten sposób. Prawdopodobnie będzie on lepszy od tego, który mam na sobie. Nie chcesz może kupić jakiegoś wyposażenia? Widzę, że nieźle się ustawiłeś. Spokojnie, to tylko tymczasowe. Muszę jakoś opchnąć ten cały złom, a później, kto wie, może popłynę na Korinis. Słyszałem, że można tam zbić fortunę przez tę całą kolonię. Gdybyś czegoś jeszcze potrzebował, to przez jakiś czas z pewnością będę tutaj uwięziony. Pohandlujmy. Co tu masz ciekawego? Ciężka kusza, możesz dać. Jakie masz drogie w ogóle bronie pojebane. Tabla kap... O kurwa, tabla kapitańska? Nie no. No kurwa. To jest jeden z najlepszych, nie wiem czy znajdę lepszą broń od tej. Ale ja tych broni nie używam, no to trochę zmarnowanie wydaje mi się 2400 golda. Już wolę szczerze mówiąc to przepić. Albo wydać na coś rozsądniejszego. Na przykład na... piwki. Dobra, chodź, Cynamon. Wstawaj, Karamon. Mamy robotę do wykonania. Już zaczynałem się nudzić. Od kogo mamy rozkazy? Lorenzo. Bezpośrednio od Lorenzo. Trzeba przekonać Kaleba do sprzedaży posiadłości. Oho, powodzenia! Nie znam drugiej tak upartej osoby jak on. Znacie się? Znamy się, to za dużo powiedziane. Jestem jego stałym klientem. Wiesz, czemu odmawia sprzedaży? Ma jakieś stare zatargi z Lorenzo. Nie wiem konkretnie o co chodzi. Coś musimy wymyślić, inaczej stracimy dach nad głową. O czym ty mówisz? Królewski wysłannik chce, aby gildia oddała koszary Gwardii Królewskiej na czas ich pobytu w mieście. Lorenzo jest pewnie zachwycony. Pozwól mi pomyśleć. Ty, jakby nie mogli kurwa tego. To mija się z celem. Kaleb i jego jakby nie mogli nie przejąć koszar straży miejskiej, no. Co to ma, co gildii kupieckiej? Mam pewien pomysł. Powiem ci na miejscu. Zresztą organizacja państwowa jest. To powinni państwowe rzeczy przejąć. A nie Lorenzo. Za tobą, Cynamon. No dobra, lecimy. Przeczytajmy, co tam jeszcze jest wpisanego dla dobra publicznego. Karamon jak zawsze gotowy do akcji. Po krótkiej rozmowie stwierdził, że ma pewien plan. Powinienem iść z nim pod dom Kaleba. I to coś mi się wydaje, będzie spora podróż. Skoro to... te miejscowa ma się znajdować w tym. W... no w czym kurwa, jak to się nazywa? Port. Slumsy. Nie, slumsy są trochę wcześniej. Port. No i no Cynamon, tyś kurwa na jogging chodził? Wiesz co to jest bieganie? Wiesz co to bieg? Właśnie ja się zastanawiałem, czy ostatnio by sobie nie biegać. Wejść na jakiś nowy poziom. Zbieganie jestem tragiczny, jeśli chodzi o cokolwiek, co wymaga powietrza w płucach. Ja pas. Dla mnie to schodzenie po schodach. No, takie, może takie rzeczy nie, ani też jakieś ciężkie rzeczy do przenoszenia przez krótką chwilę, albo nawet długą, to jestem dość wytrzymały, jestem w miarę silny. Natomiast jeżeli chodzi o kondycję, coś, co wymaga szybkiego pompowania serca, krwi i powietrza do płuc. Powietrza do mózgu i narządów. I krwi do powietrza, kurwa, co ja pierdolę. Krwi do serca i wszystkich innych. Przecież krew w sercu. Krwi do narządów. Słuchaj, i mózgu. Ja widzę dwie możliwości. To ja pan. Albo dogadamy się z Kalebem, albo sprawimy, że sami zechcą się wynieść. Jeśli jego ludzie będą naciskać, Kaleb sam do nas przyjdzie. Niby co mamy zrobić? Nastraszyć ich? To jest myśl. Jesteś bystrzejszy niż przypuszczałem. Karamon to była... a zresztą co mi tam? Spróbuj najpierw się z nim dogadać. Jeśli to nie przyniesie rezultatów, przejdziemy do straszenia. Czyli nie przyniesie. Ja w tym czasie pomyślę, jakby ich tu skutecznie przerazić.
Ale mam iść kurwa gdzie? Tutaj? Tony wizowe życia mam na odcinku, nie powinienem. Słuchaj, Kaleb. Ej, ty. Klient nasz pan. W czym mogę ci dzisiaj pomóc? A powiedz towary najpierw. A, ja to by tu sprzedawałem kilka rzeczy, widzę. To raczej pewnie rzeczy, które ci sprzedałem. To daje siłę. To nie chcę. Masz coś może... punkty trafień biorę. To tysiączka. Co nie wezmę, jak wezmę. Jeszcze coś tu ciekawego masz. Ryby, perła wodnej, którą... Perła wody, którą ci sprzedałem. Nie zamierzam jej z powrotem odkupywać. No nic, no to w takim razie... Mam dla ciebie poważną ofertę. Musimy porozmawiać o biznesie. Do czego to zmierza. Ile razy mam powtarzać? Nie sprzedam domu. Nikomu, rozumiesz? Nie, to nie, zeżyj sobie go, dziadzie. Spokojnie, może mnie chociaż wysłuchasz. Wybacz, po prostu ta sprawa irytuje mnie od dłuższego czasu. Mów, jeśli musisz. Czy on tak... nie no. Czemu tak nienawidzisz gildii kupieckiej? Nienawidzę? Pół życia jej poświęciłem. To nie z gildią mam problem, tylko z Lorenzo. Mogłem jeszcze parę lat pracować dla organizacji. W końcu byłem najlepszy. A co dostałem w zamian? Podziękowania i przymusową emeryturę. Co konkretnie się wydarzyło? Przygotowywałem się do kolejnej wyprawy na kontynent, gdzie od lat reprezentowałem gildię. Do pewnego feralnego dnia Lorenzo stwierdził, że czas na kogoś młodszego i rozwiązał ze mną kontrakt. Ale mi kolana napierdalają, mała. To dzięki mnie gildia tyle znaczy na tej wyspie. No, między innymi dzięki mnie. Zostałeś bez grosza? Dostałem odprawę, dzięki której udało mi się otworzyć mały interes. Mhm, czyli nie zostałeś na lodzie. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, jak mnie potraktowano. Nie, może mu tego nie mówmy. A, w sumie gildia ucierpi. Cała gildia ucierpi. Przez ciebie ucierpi cała gildia. Jak to przeze mnie? Królewski wysłannik chce zagarnąć nasze koszary. Wkrótce wszyscy zostaniemy bez dachu nad głową. Gildia chciała wykupić twój dom, aby tam umieścić gwardzistów. Cóż, wraz z Karamonem będziemy musieli poszukać sobie nowego dachu nad głową. Karamon? To mój stały klient i dobry człowiek. Może rzeczywiście zbyt gwałtownie zareagowałem. Domu nie sprzedam, nie po tym wszystkim, ale mogę wam go wynająć. O tym nie pomyślałem. Brzmi sensownie. Zaraz, zaraz. Warunki są dwa. Po pierwsze, razem z moimi ludźmi muszę mieć gdzie mieszkać na czas wynajmu. Po drugie, Lorenzo ma mnie pisemnie przeprosić. Zdajesz sobie sprawę, że to drugie jest prawie niewykonalne? Tak, mi się właśnie wydawało, że drugim może być problem. W trudnej sytuacji. Jeśli Lorenzo ma w sercu dobro gildii, to zrobi co należy. Jeśli chodzi o dach nad moją głową, pogadaj z Helgą. Z tego co wiem, robi z wami interesy. No dobrze. Dobrze, wrócę, gdy tylko uda mi się wszystko załatwić. Mi się nigdzie nie śpieszy. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że uda mi się go jakoś przekonać w logiczny sposób. Raczej spodziewałem się tak zwanego klopsa. Słuchaj, Cynamon. Odwołujemy akcję. Odwołujemy akcję. Czyli udało wam się dojść do porozumienia? Częściowo. Muszę dokonać niemożliwego i zmusić Lorenzo do przeprosin. To już chyba mój plan był prostszy w realizacji. Potrzebujesz pomocy? Wiesz może, jak przemówić Lorenzo do rozsądku? Lorenzo jest dumny i dba o swoją reputację, ale ponad wszystko ceni sobie dobro gildii. Wykorzystaj to podczas rozmowy z nim. Ja wracam do koszar. Z drugiej strony trochę szkoda. Miałem kilka kreatywnych pomysłów, jak ich wystraszyć. No nic. Do zobaczenia. Trzymaj się, Cynamon. Dobra, do Helgi. U Helgi, rozumiem, mamy załatwić miejsce zamieszkania. Co się dzieje? Hej! Chodź, młody, napij się z nami. Nasze zdrowie. A orków niech szlak trafi.
Ej, nie uciekaj! Niech ludzie z miasta wiedzą, że marynarze to najlepsi kompani do zabawy. Pijemy do dna. Ale impreza, panowie. A ze mną się nie napijesz? Ten stary wilk morski ma dla ciebie coś specjalnego. Spróbuj tego, nie pożałujesz. Świetnie, mogę już iść? Nie pij tego. Piwo to nie jest napitek prawdziwego marynarza. Ale to... Ta butelka przepłynęła ze mną 7 mórz i widziała krańce świata. Co? Jest napój godny wielkiego awanturnika. A co, nie pijesz? Wyklij za nasze zdrowie. No to zdrowie. Dzięki za poczęstunek. Pomyślnych wiatrów. Zostań jeszcze. Na razie. Właśnie o tym, co mówiłem już w poprzednich odcinkach. Czasem jest to wkurwiające, kiedy idziemy wykonać misję. Natomiast pokazuje to, że miasto żyje. I mimo tego, że jest to 70 odcinek, to za każdym razem, gdzie gdzieś pójdę, gdzieś spotykam jakąś cutscenkę, jakąś sytuację, której nie widziałem wcześniej, nie miałem okazji zobaczyć. Helga. Gildia potrzebuje twoich usług. Nie pierwszy raz. Co tym razem? Masz wolne pokoje? Coś się znajdzie. A jak się nie znajdzie, to wywalę tych, którzy mi zalegają z opłatą. Potrzeba paru łóżek dla Kaleba i jego ludzi. Kaleb sprzedał dom? Nie żartuj. Wynajmie go nam, o ile zapewnisz mu zakwaterowanie. Zapewnię, o ile dostanę za to odpowiednie wynagrodzenie. Porozmawiam z Lorenzo. Dojdziemy do jakiegoś porozumienia. W takim razie mamy jeden problem z głowy. Dzięki. Jak to mówią, ku chwale Araxos. Dobra, na dobra publicznego. Helga nie robiła problemu, wynajmie pokoje Kalebowi i jego ludziom. No jest to jedna z niewielu misji, w których kurwa dostajemy misję. Ja idę do tej misji i się nie okazuje, że... No, żeby ona wynajęła, muszę kogoś wypierdolić, później muszę posądzać pokój, później muszę zabić 3 cieniostwory. Okazuje się, że Helga w tym czasie zostaje porwana. I to tak zatoczymy 4 odcinki. Jednak faktycznie poszliśmy i dostaliśmy to, czego chcieliśmy. Warto doceniać to, bo w tej grze zazwyczaj jest tak, że jednak w ogóle chyba w każdej grze. Dobry. Nie dam ci. W każdej chyba grze jest tak, że zawsze to nie jest takie proste. No nie może być takie proste, bo jak gra by była pójść z punktu A do punktu B bez żadnych plot twistów, no to by była najzwyczajniej w świecie nudna. Kurwa, coraz większe te kolejki w tym urzędzie. Więc to logiczne, że trochę muszą poddymić. Ja robię save'a, save się jak zwykle zepsuł. Dlaczego się zepsuł? Nie wiem, randomowo się spieprzył. Nie wiem, czego to jest zależność. A my idziemy bezpośrednio do Lorenzo. Ale coś czuję, że jak z Helgą poszło nam tak łatwo, to z Lorenzo już nie do końca pójdzie. O, śpisz, kurwa. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów widzę cię, kurczę, żebyś spał. Chyba pierwszy raz w ogóle cię widzę, żebyś spał. W sprawie domu Kaleba udało mi się dogadać z Kalebem. Naprawdę? Sprzeda nam ten dom? Niestety nie. Zgodzi nam się go wynająć, o ile... Coś czuję, że mi się to nie spodoba. Zapewnimy mu inne lokum na czas wynajmu. To nie powinno stanowić problemu. Porozmawiaj z Helgą. Już to załatwiłem. Coś jeszcze? Kaleb chce, byś go pisemnie przeprosił. Przepraszam, co? Masz go pisemnie przeprosić za wysłanie go za wcześnie na emeryturę. Ma żal do ciebie, dlatego odmawia sprzedaży. Po pierwsze, to miałeś kupić ten dom. Nie mówiliśmy o wynajmie. Po drugie, zapomnij. Kaleb musiał odejść. Jego wyprawy na kontynent przestały przynosić zyski. Nie przeproszę go. Co jest ważniejsze? Twoja duma czy dobro gildii? Mnie też się to nie podoba. Tyle mówiłeś o tym, że dobro gildii jest najważniejsze. Czas byś udowodnił to swoim ludziom. Chyba masz rację. Dobrze, daj mi chwilę. Proszę, przekaż mu ten dokument. Warunki finansowe chcę omówić z nim osobiście. Mamy sobie wiele do wyjaśnienia.
W takim razie ruszam sfinalizować transakcję. Idź, porozmawiamy po wszystkim. Udaj się do Kaleba, tak. Szybka podróż, misja posła szybka. Co się wydarzyło? Nie wiem. A tu Helge już, jak to, czemu do Kaleba? Co się dzieje? To Kaleb już tu jest ten? Co? Czy on jest na zewnątrz? Co się stało? Miałem udać się do Kaleba, a udałem się do Helgi, ty. Doceniam bardzo szybką podróż. Szacuneczek, ale... Ale o co chodzi? Mam nadzieję, że o to, że on się tu znajduje, dlatego tu miałem szybką podróż. Sprzedawca ryb, to raczej nie. Co tu się znajduje? Piwnica, nie? Jakiś, czy tam składzik tu był? No nie. Po prostu jakieś miejsce. Sprawdźmy wszystkie zakamarki, żeby na pewno tu nie wracać po 6 razy. Obywatelka, znowu mi się strasznie dużo odbija. Ja nie wiem, mam wrażenie, że ja połykam, słuchajcie, kurwa, za z wody na przykład, to ja mam wrażenie, że ja połykam wodę, ale z równie pokaźną ilością powietrza i później bekam jak pojebany. Nic nie masz ciekawego. No, nie no, chyba nie da się tego otworzyć? Dziwne. Obywatelka, se śpi. Tu są drzwi. Tyk, obywatel. Nie, to gra mnie strollowała? A nie, dobra. Klient, nasz pan. W czym mogę ci dzisiaj pomóc? Co do twoich żądań, Helga znajdzie dla was miejsce u siebie. Mam ten dokument, o którym rozmawialiśmy. No, chłoptasiu, muszę przyznać, że dokonujesz cudów. Dawno nie czułem takiej satysfakcji. Wynajmę wam mój dom na tak długo, jak to tylko będzie konieczne. W takim razie idź do Lorenzo. Chcę osobiście omówić kwestię czynszu. Rozumiem. Może to już najwyższy czas, byśmy wyjaśnili sobie parę spraw. W każdym razie cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. Możesz liczyć na zniżkę na moje towary. Zniżka na ryby? Ty, zniżka, a ja... Udaj się do Lorenzo. Zniżka, ja przed chwilą kupiłem od ciebie, kurwa, jedyną potrawę, którą chciałem kupić i to zapłaciłem za to 1000 jebanego golda? A teraz mam zniżkę? Trochę mad jestem. Wygląda na to, że nie oddamy koszar. Tak, dogadałem się z Kalebem. Koszty tego przedsięwzięcia są znacznie wyższe niż przypuszczałem. Nie dość, że będę musiał opłacać wynajem, to jeszcze Helga podbiła stawkę. Nie jestem zadowolony z wyniku twoich działań. Wolałbyś stracić ludzi. Zrobiłem, co się dało. Mówiłem ci jasno, że masz kupić ten dom. Przykro mi, ale wynagrodzenie, jakie dla ciebie przewidywałem, pójdzie na pokrycie kosztów wynajmu. Nieważne. Niezbyt to sprawiedliwe. Czy to nie ty mówiłeś, że dobro gildii jest najważniejsze? Niech będzie. Nie łap mnie za słówka. Miałem plany co do tego domu na przyszłość. Obawiam się, że szansa na jego zakup przepadła bezpowrotnie. Ciesz się, że nie obarczę cię karą finansową. A teraz idź do Graysona i powiedz mu, jak sprawy się mają. Udaj się do Graysona. Jak uwielbiam, kurwa, szybkie podróże w tej grze komputerowej. To jest szok widzowy. Hej. Szary syn. Wracając do mojego zadania, przynoszę odpowiedź Lorenzo. Bardzo dobrze. Moi gwardziści już zaczęli się niecierpliwić. Lorenzo stwierdził, że koszary na jednym. Co dalej nam przyznaczy? Wyznaczy jakąś nową misję, czy to już będzie. O proszę. Czy to już będzie koniec? Tego się nie spodziewałem. W zamian gildia może zaoferować spory dom w porcie, którego warunki mają znacznie wyższy standard niż nasze koszary. Gwardziści z pewnością docenią wszelkie wygody, które tam zastaną. Mogę wiedzieć, o który dom konkretnie chodzi? Spora posiadłość, zaraz obok stoczni. Dom Kaleba? Rzeczywiście, standard nie najgorszy. Ciekawe, że udało wam się go pozyskać w tak krótkim czasie. Wasza ekscelencja zna Kaleba? Tak, miałem przyjemność go poznać. Jeszcze w czasach, kiedy pojawiał się w stolicy. Nieźle to sobie wykombinowaliście. Chociaż pewnie ty musiałeś odwalić całą robotę. W końcu Kaleb był cięty na Lorenzo przez lata. Przekaż swojemu szefowi, że przyjmuję jego ofertę z wdzięcznością. Jeśli zaś chodzi o ciebie,
potrzebuję zdolnych ludzi do paru ważnych spraw. Gdybyś był zainteresowany pracą dla mnie, odezwij się. Zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Dziękuję, rozważę tę ofertę. Teraz wybacz, wracam do swoich obowiązków. Jestem, do Lorenzo. Dobra, do Lorenzo idziemy, zakończmy tą misję. Z tym Graysonem to tę misję i pogadamy z nim, to będziemy wykonywać w kolejnych odcinkach. Ale by mnie kurwica trafiła, jakbym musiał z prawo, lewo zadupcać cały czas. Teraz. Oferta przyjęta. Grayson był zadowolony? Tak, był pod wrażeniem, że udało nam się go pozyskać od Caleba. Wynająć, nie pozyskać. Nasza ostatnia rozmowa nie należała do najprzyjemniejszych. Wiedz, że doceniam to, iż doszliśmy z Calebem do porozumienia. Właśnie dlatego przy najbliższych awansach twoja kandydatura będzie brana pod uwagę. Awans? To nagroda sama w sobie. Też tak myślę. Wracaj do swoich obowiązków. Zrozumiałem. Daj awans. O, 300 sztuk złota. Daj awans dla dobra publicznego. Misja wykonana. Daj awans. Ja nie ma awansu. No nic, widzowie. Misję z Graysonem wykonamy w kolejnych odcinkach. Ja muszę sobie odpocząć, bo tu już długo grałem w tą grę. Więc będę sobie robić przerwę, ale na szczęście nafurałem tyle odcinków na was, że odcinki powinny się pojawiać dwa razy dziennie. Jak zawsze, jeżeli wszystko jest dobrze z internetem i tak dalej w życiu. No i mam ręce, to wcześnie. Jak nie mam, to może być ciężko. Mam nadzieję, że będą ręce i internet. Ręce, wolę ręce. No, internet, chuj z internetem. Ale no, wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli coś się dzieje, no to nie ma dwa razy dziennie, ale jeżeli nic się nie dzieje, to... dzięki za oglądanie tego odcinka. Zostawcie lajkę, komentarz, suba. Mam nadzieję, że wam się podoba forma prowadzenia tych odcinków, taka różna. Wiadomo, że ja też dużo eksperymentuję, jednocześnie raz bardzo dużo przeklinam, później nie przeklinam w ogóle. Wynika to nie tylko oczywiście z humoru danego dnia, to też właśnie ze sprawdzenia kilku wariantów tego, jak te odcinki powinny być prowadzone, bo sam nie jestem do końca przekonany, jak powinienem je prowadzić. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Wpadajcie na Twitcha, Instagram, Rewind, mój drugi kanał vlogowy. Wszystko macie oczywiście w opisie. No i tyle, widzowie. Wejdźcie, zobaczcie ciekawostki z Zetika i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. Siemanski.